Zostań patronem projektu Polskie Archiwum X i odbierz książkę, kubek lub długopis z naszym logo. Policjantów o tym, że Stanisław najprawdopodobniej nie żyje, poinformował jego sąsiad. Ślady tej zbrodni prowadzą do Landskorony. Pomimo wielu lat, zabójcy skrzywaczki nadal pozostają nieuchwytni. Kwietnia 2000 roku, godzina 8:17. Pomieszczenie oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach. Dzień dobry, oficer dyżurny Komendy Policji w Myślenicach, słucham. Przyjeżdżajcie, szybko przyjeżdżajcie. Sąsiad Stanisław chyba nie żyje. Jest cały we krwi, ma roztrzaskaną głowę. Przyjeżdżajcie. Policjant słyszy w słuchawce roztrzęsiony głos. Halo, proszę się uspokoić. Kto dzwoni i skąd? Co się stało? Waldemar Z. z Krzywaczki. Poszedłem po 8:00 do sąsiada, Stasia T. Panie oficerze, on codziennie około 7:00 przychodził do mnie po mleko, a dzisiaj, no szlak, nie przyszedł. Zaniepokoiło mnie to, może coś mu się stało. Poszedłem do niego, drzwi do domu otwarte, a on siedzi w kuchni na krześle. Nie rusza się. Cały jest we krwi. Przeraziłem się i... Gdzie mieszka ten pański sąsiad? Tutaj, pod Brzeziną. Nie ma takiej miejscowości. No, pod Brzeziną, w Krzywaczce. Na miejsce zdarzenia zostaje skierowany umundurowany patrol policji. Zanim dotrze tutaj ekipa dochodzeniowo-oględzinowa, upłyną prawie 2 godziny. Okazuje się, że dom pana Stanisława T. leży kilka kilometrów od miejscowości Izdebnik. Krzywaczka jest częścią powiatu myślenickiego w województwie małopolskim, a Izdebnik należy już do powiatu wadowickiego. W takich sytuacjach dochodzi zazwyczaj do tak zwanego sporu kompetencyjno-terytorialnego. To jest sporu mającego na celu rozstrzygnięcie, które jednostka policji ma przeprowadzić czynności procesowe na miejscu zdarzenia. Okazuje się, że do zdarzenia doszło na terytorium Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach i to funkcjonariusze tej jednostki powinni przeprowadzić kryminalistyczne badania. Z pierwszych ustaleń w sprawie wynikało, że pan Stanisław, lat 58, mieszkał samotnie na posesji znajdującej się na samym końcu wsi Krzywaczka, a jego posesja od tyłu była otoczona lasem. Na posesji znajdował się murowany budynek jednorodzinny, a obok stodoła z pomieszczeniem gospodarczym. Posesja była nieogrodzona, ale zadbana. Widać było na pierwszy rzut oka, że jej właściciel nie jest osobą majętną. Najbliższe domostwa znajdowały się w odległości około 100 metrów. Drzwi wejściowe do budynku mieszkalnego były otwarte, a zamek w drzwiach wyważony. W skromnie urządzonej i wyposażonej kuchni śledczy ujawnili zalane krwią zwłoki mężczyzny. Siedział w piżamie na starym drewnianym krześle, ręce z tyłu miał skrępowany czarnym kablem. Głowa denata nosiła ślady mechanicznych urazów. Piżama cała była nasiąknięta krwią. Krwawe plamy ujawniono na podłodze kuchni, a także w kilku miejscach na ścianie i meblach kuchennych. Uczestniczący w czynnościach funkcjonariusze policji od razu mieli podejrzenie, że nieznani sprawcy bili i torturowali pana Stanisława, by wymusić na nim wskazanie im miejsca, gdzie przechowuje pieniądze. Prawdopodobnie ich bestialskie zachowanie nie przyniosło żadnych efektów, bowiem dosłownie przewrócili wnętrze domu pana Stanisława do góry nogami. Zarówno kuchnia, jak i 2 pokoje mieszkalne nosiły ślady przeszukania. Na podłogach były porozrzucane ubrania, garderoba, jakieś kalendarze, słoiki z żywnością, buty, pudełka. Szafy były pootwierane, a szuflady z komód leżały w nieładzie na podłodze. W toku oględzin posesji ustalono, że nieznani sprawcy przetrząsali również stodołę i pomieszczenia gospodarcze. W stodole, wydzielonej zagrodzie, śledczy znaleźli młodego byka i zaparkowany traktor Ursus C330 w kolorze żółtym.
Zawezwany na miejsce zdarzenia medyk stwierdził zgon mężczyzny, jak to się określało w dokumentacji, przed przybyciem. Na miejscu ujawnienia zwłok zostali skierowani funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego, Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego i Laboratorium KWP w Krakowie. W toku tak zwanego posesyjnego wywiadu ustalono, że Stanisław T. był kawalerem. Miał dwóch braci. Jeden z nich, też kawaler, mieszkał w sąsiedniej miejscowości, a drugi przeniósł się na Śląsk. W przeszłości pracował jako leśnik i kilka lat wcześniej, ze względu na stan zdrowia, przeszedł na rentę. Nie był osobą majętną. Utrzymywał się z renty, uprawiał zboże i hodował na mięso byka. Żeby jakoś wiązać koniec z końcem, co jakiś czas pan Stanisław sprzedawał działki budowlane odziedziczone po rodzicach. Ustalono również, że pan Stanisław był typem samotnika. Nie zapraszał do swojego domu znajomych, kolegów czy sąsiadów. Wszyscy rozpytywani przez policjantów zgodnie twierdzili, że nie nadużywał alkoholu, nie palił również papierosów. Raz w tygodniu swoim żółtym traktorem podjeżdżał pod sklep spożywczy w Krzywaczce i robił zakupy na cały tydzień. Ale rozmówcy policjantów łączyli jego zabójstwo z jednym faktem. Mianowicie na początku 2000 roku spłonął stary drewniany dom rodzinny pana Stanisława. Mieszkańcy Krzywaczki wiedzieli, bo takie wieści szybko się roznoszą po małych miejscowościach, że dom był ubezpieczony i panu Stanisławowi firma ubezpieczeniowa wypłaciła odszkodowanie. Jaka to była kwota, tego nie wiedziano. Najbliżsi sąsiedzi twierdzili, że Stasiu nie miał w zwyczaju przetrzymywać w domu gotówki i prawdopodobnie pieniądze z odszkodowania, jak i inne poczynione oszczędności, wpłacał na książeczki oszczędnościowe. Tymczasem w toku oględzin nie ujawniono żadnej z takich książeczek. Nie ujawniono również śladów daktyloskopijnych czy też biologicznych, mogących pochodzić od sprawcy lub sprawców zbrodni, a to źle wróżyło śledztwu. W toku rozpytania mieszkańców Krzywaczki pierwszego dnia udało się ustalić jedynie, że dwa dni przed zabójstwem widziano w pobliżu domu pana Stanisława zaparkowany bus w kolorze białym. Nikt jednak nie potrafił powiedzieć, jaka była marka samochodu. Nikt nie zapamiętał numeru rejestracyjnego pojazdu. W 2000 roku jeszcze nie było zamontowanych na posesjach kamer wideo, stąd powyższa informacja wiele nie wnosiła do procesu wykrywczego. 7 kwietnia w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie przeprowadzono sekcję zwłok pana Stanisława. Sekcja potwierdziła przypuszczenia funkcjonariuszy policji przeprowadzających oględziny miejsca zdarzenia. Pan Stanisław był bestialsko bity po całym ciele narzędziem tempokrawędzistym czy rękami. Był też chłostany jakimś kablem oraz kopany po całym ciele. Przyczyną zgonu okazały się dwa potężne uderzenia w głowę zadane jakimś metalowym przedmiotem. Na podstawie wyników sekcji zwłok prokuratura rejonowa w Myślenicach wszczęła śledztwo z artykułu 148 paragraf 2 kodeksu karnego, to jest z tak zwanego kwalifikowanego zabójstwa. W kodeksie karnym przed jego nowelizacją typ kwalifikowany zabójstwa opisywało się słowami kto zabija człowieka ze szczególnym okrucieństwem. Pod koniec lat 90. ubiegłego wieku napady rabunkowe, choć w mniejszej ilości niż to miało miejsce kilka lat wstecz, wciąż pojawiały się praktycznie w całym kraju. Zazwyczaj jednak przy tego typu przestępstwach nie dochodziło do pozbawienia życia napadanych właścicieli domów. Zdarzało się, że sprawcy kneblowali usta swoim ofiarom i te ponosiły śmierć w wyniku uduszenia. Ale w przypadku morderstwa pana Stanisława nieznani sprawcy z pełną premedytacją pozbawili go ciosami w głowę życia. Czy rozwścieczył ich upór pana Stanisława, a może brak gotówki w domu? Już w pierwszych tygodniach śledztwa po zwolnieniu banków z tajemnicy bankowej potwierdzono, że pan Stanisław był przed śmiercią posiadaczem dwóch książeczek oszczędnościowych. Ustalono również, za pośrednictwem firmy ubezpieczeniowej, wysokość odszkodowania, jakie otrzymał pan Stanisław za spalony dom w Krzywaczce. I potwierdzono,
że tego samego dnia całość odszkodowania trafiła na jedną z książeczek oszczędnościowych. Wszystko wskazywało więc na to, że sprawcy tym razem się przeliczyli oraz że posiadali tylko szczątkowe informacje na temat zwyczajów pana Stanisława. Pomimo, że wersja zakładająca zabójstwo pana Stanisława na tle majątkowym była tak zwaną wersją wiodącą w prowadzącym postępowaniu, to jednak śledczy weryfikowali procesowo i operacyjnie inne wersje zdarzeniowe. W pierwszej kolejności przesłuchano w śledztwie dwóch braci pana Stanisława, jak i członków dalszej rodziny, wykluczając waśnie lub nieporozumienia rodzinne mogące doprowadzić do tej zbrodni. W charakterze świadka przesłuchano również sąsiadów i znajomych pana Stanisława, uzyskując informację, że jak jeszcze pan Stanisław był zatrudniony w nadleśnictwie, to miał zatarg z wozakami. Wozakami w tym rejonie Małopolski nazywano właścicieli zaprzęgów konnych z okolicy, którzy kradli drzewo z okolicznych lasów. Kilku z nich według uzyskanych informacji miało zostać tymczasowo aresztowanych, a w sprawie przesłuchiwany miał być pan Stanisław. Ludzie w Krzywaczce przypuszczali, że pan Stanisław został zabity w ramach zemsty za tamtą sprawę karną, o której było głośno w okolicy. Czynności operacyjno-procesowe potwierdziły, że taka sprawa miała miejsce. Z lektury akt tego postępowania wynikało, że w sprawie było zamieszanych czterech mężczyzn z okolicznych miejscowości, między innymi z miejscowości Rudnik. Co ciekawe, jeden z podejrzanych wyjaśniał, że pan Stanisław był w zmowie z nimi. Pozostali zatrzymani mężczyźni nie potwierdzili jednak tych rewelacji i ostatecznie pan Stanisław występował do końca sprawy w charakterze świadka. Przesłuchano wszystkie osoby zamieszane w proceder kradzieży drewna z lasu. Sprawdzono ich alibi na noc z 5 na 6 kwietnia 2000 roku. Wszystko na nic. Ostatecznie i ta wersja śledcza zakładająca motyw porachunkowy zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem pana Stanisława została zweryfikowana negatywnie. Śledztwu z każdym upływającym dniem groziło widmo wyczerpania możliwości wykrywczych. 13 czerwca 2000 roku, 8 piętro budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, rozmowa funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego. Panowie, przed chwilą robiłem porządki z telegramami do teczki rozbojów i natknąłem się na zgłoszenie napadu rabunkowego na starszą kobietę w miejscowości Radziszów. Zobaczcie, ofiara siedziała na krześle, miała z tyłu skrępowane ręce taśmą, była bita. To podobny modus operandi jak w przypadku zabójstwa w Krzywaczce. A z tego co się orientuję, Radziszów leży zaledwie kilka kilometrów od Krzywaczki. To prawda. I jeszcze sprawcy zrobili napad dokładnie 2 miesiące po zabójstwie pana Stanisława. Trzeba się temu przyjrzeć. Z przeprowadzonych ustaleń w związku z powyższym telegramem wynikało, że w nocy z 5 na 6 czerwca 2000 roku około godziny 23:00 dwóch mężczyzn w kominiarkach na głowach, ubranych na czarno, po uprzednim wyważeniu drzwi wejściowych, wtargnęło do mieszkania samotnej 47-letniej Grażyny S. Sprawcy przerażoną kobietę posadzili na krześle w sypialni, skrępowali jej ręce taśmą samoprzylepną. Mężczyźni podniesionym głosem zażądali wydania pieniędzy i biżuterii. Kobieta wskazała im na szkatułkę przy łóżku, skąd napastnicy zabrali 3 złote pierścionki, 2 złote łańcuszki, złotą bransoletkę oraz drobną kwotę. W trakcie zdarzenia napadnięta kobieta kilka razy została uderzona ręką w twarz. W pewnym momencie w sąsiednim domu zaczął wściekle ujadać pies i zapaliły się światła. Według relacji pokrzywdzonej sprawcy, spojrzawszy na siebie, krzyknęli do kobiety: „Tylko nie waż się tego zgłaszać psom”. I w pośpiechu opuścili posesję. Przesłuchano w sprawie sąsiada pani Grażyny, którego tamtej nocy zbudziło ujadanie psa. Zauważył on, jak dwóch ubranych na ciemno mężczyzn biegiem wsiada do samochodu marki Cinquecento albo Seicento w kolorze czerwonym, a następnie samochód z piskiem opon oddalił się w stronę drogi krajowej prowadzącej do Wadowic. Mężczyzna zwrócił uwagę, że samochód miał numer rejestracyjny zaczynający się od liter KS. Takie tablice w 2000 roku mieli w swoich pojazdach mieszkańcy powiatu Suskiego w Małopolsce. To już był jakiś punkt zaczepienia. Rozpoczęto rutynowe sprawdzenia komputerowych baz policyjnych, ustalając, że w maju 2000 roku w miejscowości Landskorona, a więc niedaleko Krzywaczki i Radziszowa,
legitymowano w samochodzie Cinquecento o numerach rejestracyjnych zaczynających się od liter KL czterech mężczyzn, jak to ujęto, policyjnie podejrzanych. To jest Janusza D., kierowcę, właściciela pojazdu, mieszkańca powiatu Suskiego w Małopolsce, Waldemara S., mieszkańca Częstochowy, Michała Z., bez stałego miejsca zameldowania, poprzednio zameldowanego w Woli Radziszowskiej, oraz Krzysztofa S., mieszkańca Landskorony. Po sprawdzeniu w innych bazach okazało się, że wszyscy wymienieni byli w przeszłości sądownie karani za kradzieże i kradzieże z włamaniami do samochodów i sklepów. Ponadto okazało się, że Michał Z. o pseudonimie Basza w przeszłości odbywał karę pozbawienia wolności za pobicia i rozboje z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Przeciwko całej czwórce mężczyzn wdrożono szereg czynności operacyjnych mających na celu weryfikację, czy nie są to sprawcy zabójstwa pana Stanisława w Krzywaczce i napadu na dom pani Grażyny w Radziszowie. Los sprzyjał prowadzącym sprawę, bowiem jeden z legitymowanej czwórki, Krzysztof S., na początku sierpnia 2000 roku został zatrzymany na gorącym uczynku podczas włamania do sklepu w okolicy Kalwarii Zebrzydowskiej. Przesłuchiwany w charakterze podejrzanego wyjaśnił między innymi. To było jakoś na początku lipca 2000 roku podczas imprezy alkoholowej zorganizowanej w hotelu Korona w Landskoronie. Pamiętam, że w pewnym momencie Basza, to jest Michał Z., powiedział, że wraz z Waldemarem Z. zrobili taki napad, który nie za bardzo im wyszedł i że komuś zrobili przesłuchanie KGB. Basza wspomniał też o jakichś książeczkach oszczędnościowych w tym napadzie, ale nie pamiętam dokładnie, o co chodziło z tymi książeczkami. Ta rozmowa nagle się urwała. Następnego dnia jechałem w towarzystwie Baszy i Waldka do Woli Radziszowskiej. Gdy przejeżdżaliśmy przez miejscowość o nazwie Krzywaczka, w rejonie takiej kawiarni przy szosie, Basza ręką pokazał drogę prowadzącą w pobliżu tej kawiarni do góry i powiedział do mnie, że ta droga prowadzi do domu gościa, który został, jak się wyraził, sprzątnięty z tego świata. Parę dni później znów urządziliśmy pijacką libację w tym hotelu w Landskoronie i wtedy Waldek powiedział do Baszy, że niepotrzebnie byliśmy u tej kobiety w Radziszowie, bo przy okazji może wyjść sprawa napadu na dziadka w Krzywaczce. Basza był jednak spokojny i twierdził, że w sprawie Krzywaczki niczego mu nie udowodnią. Waldek mówił też, że na napad w Krzywaczce jego i Baszę podwoził Janusz D. swoim czerwonym Cinquecento oraz że napad zrobili, ponieważ dowiedzieli się, że dziadek ma pieniądze. Przesłuchania Baszy, Waldemara Z. oraz Janusza D., jak można było się spodziewać, nic nie wniosły do sprawy. Mężczyźni stwierdzili, że nie mają pojęcia i nawet nie słyszeli o zabójstwie jakiegoś mężczyzny w Krzywaczce. Również twierdzili, że nie mają nic wspólnego z napadem na dom kobiety w Radziszowie. Trzeba było ustalić, jak to się określało w policyjnym żargonie, boki. To jest osoby z kręgu towarzyskiego Baszy i Waldemara Z. W połowie sierpnia 2000 roku prowadzący sprawę przesłuchują Jana K., osobę legitymowaną w przeszłości w towarzystwie Baszy. Jan K. zeznaje. Pamiętam, że było to jakoś w lipcu tego roku. Ja piłem u takiego mojego znajomego Zbyszka z Rudnika, kiedy przyjechali do nas Basza i Waldek. Chodziło o rozliczenia w związku z włamaniami. Piliśmy alkohol, w pewnym momencie pijany już Basza powiedział do tego mojego znajomego słowa: jak będziesz dużo gadał, to zrobimy z tobą to, co z dziadkiem w Krzywaczce. A następnie groził mu, że zabije jego i członków jego rodziny i spali mu chatę. Przesłuchany w sprawie Zbyszek D. stwierdził. Było to jakoś pod koniec czerwca tego roku. Przyjechał do mnie Basza z Waldkiem. Piliśmy alkohol i planowaliśmy napad na taką kobietę, Zofię, zamieszkałą pod Myślenicami. W czasie tej rozmowy Waldek powiedział do mnie, że wraz z Baszą zrobili skok i zrobili jakiemuś dziadkowi przesłuchanie w stylu KGB. Waldek był zły, że nic tam nie zarobili, tylko wzięli jakieś książeczki i jakieś badziewie. Mówił też wtedy, że mają dobrego kierowcę i z nim byłoby lepiej jechać samochodem na skok do domu tej Zofii. I mówił, że ich wcześniej podwoził na ten skok, co im nie wyszedł, i że ten kierowca jest pewny. Z tego co pamiętam, Basza mówił też, że podwoził ich ten kierowca czerwonym Cinquecento.
Ja się zorientowałem, że chodzi o zabójstwo takiego Staszka z Krzywaczki. Godzinę później, gdy już byliśmy nieźle wstawieni, ja spytałem Waldka, że jak się obrobiliście tego dziadka, to po co go jeszcze zabiliście? Waldek odpowiedział, że nie dość, że się tyle czasu męczyli, to nic nie zarobili, a że on zaczął, to jest ten zabity, coś kojarzyć, że oni są z Woli i że musieli go sprzątnąć, żeby się to nie wydało. Właściwie wszystko było jasne, ale prokuraturze brakowało dowodów materialnych obciążających całą trójkę. Jeden z naczelników Wydziału Kryminalnego zaproponował, by całą trójkę poddać badaniom na wariografię przez pewnego profesora kryminalistyki. Pod koniec lat 90. ten profesor wydał podręcznik kryminalistyki, który cieszył się dość sporą popularnością w wymiarze sprawiedliwości. Bogdan wspomina, że aż chwycił się za głowę, gdy w podręczniku tym napotkał, jak to określił, oczywistą dla niego herezję kryminalistyczną, a mianowicie stwierdzenie, że badania wariograficzne w sprawie zabójstw można z sukcesem przeprowadzać jedynie, gdy od czasu zabójstwa nie upłynął jeszcze rok. Autor podręcznika dodawał, że później sprawca nie pamięta już tego, co zrobił. Profesor ten podważał osiągnięcia FBI w zakresie metodyki przeprowadzania ekspertyz wariograficznych i twierdził, że w toku ekspertyzy nie należy osobom badanym zadawać żadnych pytań, a jedynie okazywać im zdjęcia z miejsca zdarzenia wśród zdjęć z innych miejsc niezwiązanych ze sprawą. Dzisiaj, wspomina Bogdan, na całe szczęście ta metodyka badań wariograficznych została jednoznacznie odrzucona przez środowisko kryminalistyczne jako metoda nieskuteczna i fałszująca obraz sprawy i obecnie ma status nieudanego eksperymentu naukowego. Ale w 2000 roku właśnie tą metodą przy użyciu zdjęć zweryfikowano Baszę, Waldemara Z. oraz Janusza D. W sporządzonym sprawozdaniu z badań wariograficznych osoba przeprowadzająca badanie stwierdziła, że wynik testów nie pozwala na przyjęcie tezy, aby osoby badane były na miejscu zabójstwa Stanisława T. w miejscowości Krzywaczka w województwie małopolskim w czasie, gdy doszło do zabójstwa. Te ekspertyzy okazały się przysłowiowymi gwoździami do trumny postępowania przygotowawczego prowadzonego w sprawie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem Stanisława T. Zaraz po przeprowadzeniu badań wariograficznych prokuratura rejonowa w Myślenicach wydaje postanowienie o umorzeniu śledztwa wobec niewykrycia sprawców i sprawa ta ma w dalszym ciągu taki status. Już kolejna taka sprawa, która, no, można powiedzieć, nas zbulwersowała po latach, bo wtedy, pamiętasz, wiedzieliśmy o istnieniu tej sprawy, to nie była nasza sprawa, nie prowadziliśmy czynności, może jakieś tam poszczególne, jakieś takie drobne, ale to generalnie nie było na naszej odpowiedzialności, żeby wykryć sprawców. Sprawa, która właściwie mnie nauczyła jednego, że po dzień dzisiejszy jest aktualne stwierdzenie ewangeliczne, że na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i w prawie, czyli że jak ważny jest dobór, prawda, biegłych do sprawy, prawda, że to nie jest tak obojętne, że każdy biegły ma tą wiedzę, prawda, jest wpisany na listę sądów, natomiast tak naprawdę ja później szukałem tych biegłych, wypytywałem o ich osiągnięcia naukowe, o ich po prostu jakieś doświadczenie zawodowe, o wyniki, prawda, że to tutaj na prowadzącym sprawy właśnie spoczywa właśnie ten ciężar, żeby dobrać odpowiedniego biegłego do sprawy, który właśnie nie zafałszuje obrazu sprawy, natomiast no pomoże, prawda? No ja tutaj w tej sprawie, tak jak mówisz, my wykonywaliśmy czynności pewne w tej sprawie, a osobiście sam byłem nawet na miejscu zdarzenia. Pamiętam te zabudowania, ten dom i to wszystko, co tam się rozegrało, no to bardzo bulwersująca, bo wynikało z wszystkich okoliczności, że ofiara była torturowana, była powiązana i tutaj z pierwszego takiego, co rzucało się tutaj w oczy, była ta brutalność sprawców i
takie pytanie, dlaczego ta osoba w ten sposób zginęła, w tak brutalny sposób. I że w ogóle zginęła. Tak, że w ogóle zginęła. Wyglądało to na napad jakiś rabunkowy, który się jak gdyby nie powiódł, albo te zdarzenia wymknęły się spod kontroli. Ten dom, zabudowania nie sprawiały też wrażenia, że jest to osoba bardzo majętna. My na początku nie mieliśmy tej wiedzy, kto to jest do końca, ale patrząc na właśnie na te zabudowania, no, na pewno one nie przyciągały osoby takiej z zewnątrz, która mogła stwierdzić, o, jest bogaty dom, może tam coś być, co można zabrać, bo wyglądał ten dom dosyć skromnie, nawet jak na tamte lata. Znaczy ja nie byłem na miejscu zdarzenia, tylko pamiętam zamieszanie, prawda, bo tam dwie jednostki się kłóciły, kto ma jechać, prawda. Myślenice, jeżeli dobrze pamiętam, z Wadowicami, prawda, i trochę to się opóźniały te czynności, aczkolwiek to nie miało wpływu, prawda, bo tam śladów żadnych nie zabezpieczono w toku oględzin, które mogłyby wprost identyfikować sprawcę. Ja tylko powrócę, wiesz, w dalszym ciągu do tego, jak to istotne jest właśnie ten dobór biegłego i przypomniała mi się tutaj, jak zapoznałem się po latach ponownie z tą sprawą, taka historia, mianowicie policjanci z Częstochowy, trójka przyjechała do mnie, prawda, prosząc o radę zabójstwo młodej dziewczyny, 17-letniej, mieszkanki wsi pod Częstochową. Ja pamiętam te zdjęcia, jak mi okazywali, to dla mnie to było, no, widziałem wiele trupów i zwłok w swoim życiu, ale to jakoś mi utkwiło w pamięci, ponieważ młoda dziewczyna, to był jakoś środek sierpnia, było bardzo gorąco i te zwłoki zostały ujawnione zaraz tydzień niecały po zabójstwie. To było zabójstwo na tle seksualnym, takim z dużym okrucieństwem, ale one były całe czarne po prostu. Od tego słońca, od tego żaru już były spopielone, ale oni mieli problem, po prostu wytypowali dwóch sprawców, nie wiedzieli, kto jest, który mógłby się tego dopuścić. No ja już miałem pewną wiedzę, byłem uzbrojony w tą teorię śladów na duszy ludzkiej i od razu wskazałem, że to ten człowiek zabił i podpowiedziałem im właśnie, jak mają to udowodnić. Poleciłem im Jacka Binkuńskiego, za którego ręczę, że jest fachowcem z dziedziny badań poligraficznych czy wariograficznych. A jeżeli to nie przyniesie skutku, mówię, to zróbcie jeszcze jedną czynność. Nie chcę o niej mówić, bo nie chcę zdradzać pewnych tajników pracy operacyjnej Archiwum X. I pamiętam, że już o tej sprawie zapomniałem. To było jakieś 2-3 miesiące później, po tym spotkaniu z policjantami z Częstochowy, wezwanie do komendanta wojewódzkiego, który mi wręcza od miejscowego komendanta wojewódzkiego podziękowania, ponieważ sprawca się przyznał. Sprawca ten, który wskazałem, się przyznał do zabójstwa, no i mieli wykrytą sprawę. I pamiętam, że zadzwoniłem do tych policjantów z Częstochowy i byłem pewny, że to po badaniach wariograficznych, prawda, ten człowiek zdecydował się zeznać, znaczy wyjaśnić prawdę, a to oni mówią, że nie, że na wariografii wyszedł, że jest czysty, że jest, nie ma nic wspólnego z tą zbrodnią. Pytam się ich, czy robił te badania Jacek Bieńkuński, który ich polecałem. Nie, sięgnęli po jakiegoś profesora, nie pamiętam już nazwiska. I dopiero ta druga metoda, którą im wskazałem, żeby zastosowali, przyniosła skutek i człowiek się przyznał. No, zastosowałem taką metodę filozoficzną, którą opracował Sokrates. To jest, on nazwał tą metodę majeutyczną, czyli wydobywczą, ponieważ jego matka była położną i zauważył, żeby prawda wyszła na świat, trzeba pomóc. I to przyniosło skutek, ale znowu kolejny, wiesz, dlatego mi ta sprawa jakoś tak się wiąże, że też zastosowali wariograf, prawda, według wskazań, tylko wzięli kogoś innego do tych badań i też byłaby próba zaprzestania, nie doszliby do prawdy, prawda, nie ustaliliby sprawcy tego zabójstwa. Jak to ważne jest, powtarzam z całą stanowczością dla młodych detektywów, którzy oglądają nasz kanał, jaki dobór biegły. Nie każdy, kto ma tytuł biegłego, prawda, no ma tą wiedzę, prawda, jest jakimś takim pasjonatem po prostu i pomaga w sprawie. No tutaj tak jak mówisz, bo tutaj jest kwestia tego, że faktycznie na miejscu tego zdarzenia nie zabezpieczono wielu śladów i taką próbą, metodą weryfikacji ewentualnych wskazań sprawców miały być badania, tak, był tego materiału. Solidny materiał oparty na źródłach osobowych. Tak, prawda? Tutaj źródła osobowe w jakiś tam sposób dosyć precyzyjnie wskazywały pewne osoby i to nie było takie wskazanie ogólne, tylko dosyć mocne wskazanie.
wskazanie. Tylko jedna osoba, prawda? Tak, dosyć mocne wskazanie osób, które dokonały tego napadu, a dokonały też innego napadu. I tutaj modus operandi tych obu spraw był bardzo podobny. Natomiast no, pozostawiono to w weryfikacji właśnie badaniem wariograficznym. To badanie wariograficzne opierało się w jakiś tam sposób na zdjęciach, okazywaniu fotografii z miejsca zdarzenia. Miało to jak gdyby spowodować to, że u sprawców wywołuje to w organizmie działanie, które jest wykazane przez wariograf. No tutaj możemy, to była jedna z metod kiedyś prowadzona, w tej chwili te metody się troszeczkę zmieniły. Całe szczęście ta metoda jest już historyczna, prawda? Można, już nie jest stosowana. Można też różne do tego robić komentarze, że na przykład bardzo drastyczne zdjęcia z miejsca zdarzenia mogą powodować to, że okazywana tej osobie powoduje też reakcję, prawda? Tak. Bo to tak wygląda. No i niestety sprawa do dzisiaj nie jest rozwiązana i czeka na swoje rozwiązanie i na zakończenie. Mamy nadzieję, że po wielu, wielu latach, było to też, jak tutaj wielokrotnie rozmawiamy w programie, jest to małe środowisko, które gdzieś tam nie do końca zawsze zamknięte te informacje. Gdzieś pewnie dużo mówiono o tym i teraz no, możemy tylko liczyć tak, że ktoś wreszcie przemówi i doda też w tej sprawie pewne informacje i ta sprawa zostanie po wielu latach zakończona. No czy tak, żeby wznowić tą sprawę trzeba nowe dowody mieć, prawda? No bo nie możemy opierać się na tym samym materiale, który został już dotychczas zgromadzony. Ja myślę, że tu jest bardziej rola już kolejnych funkcjonariuszy policji, którzy tworzą krakowski skład Archiwum X, tu bardziej praca operacyjna, sięgnięcie, praktycznie sprawcy są ustaleni, są wskazani, tylko trzeba im to udowodnić, to też nie jest łatwy etap. Natomiast wiesz, wracając jeszcze do tych metod, co ty mówiłeś, że takie zdjęcia drastyczne mogły też wywoływać reakcję na wariografię czy poligrafię. Natomiast zwróć uwagę, że ta grupa, ona non-stop robiła napady, prawda? Czy to włamania, czy to napady, to przy takiej ilości im się te zdjęcia, to jest taki, wiesz, nie zapamiętasz po prostu. Jeżeli coś nie ma charakterystycznego w tym domu, a z tego byłeś na miejscu, tam chyba nic się nie rzucało, raczej ten dom był taki wiesz, no, klasyczny i nie było czegoś charakterystycznego w domu, no to w tym momencie ta metoda oparta na zdjęciach no, kompletnie nie ma sensu do weryfikacji tego materiału dowodowego. Ja chyba z tym człowiekiem, który robił badania, miałem kontakt, bo on się też specjalizował w balistyce i w sprawie Ziętary. Prokuratura się zdecydowała też za moją namową, bo miałem jakieś dobre opinie, wskazała go właśnie jako człowieka, który ma tam rozstrzygnąć sprawy takiej samobójczej śmierci. To był poboczny wątek, ale dosyć ważny w sprawie. No ja byłem zaskoczony, bo on nie odpowiedział na żadne pytanie, które zostało mu zadane. On właściwie zarecytował ponownie zeznania świadków, które myśmy znali i na tym się skończyło. Wszystkim patronom bardzo dziękujemy za finansowe wsparcie projektu Polskie Archiwum X. To dzięki niemu możemy go rozwijać, a także pomagać rodzinom ofiar. Dziękujemy też za każdą zostawioną sugestię, komentarz, wysłaną wiadomość i każde słowo wsparcia. Szczególnie dziękujemy pani Kindze Kosoń, Karolinie Zarębie, Grażynie Szczerbie, Małgorzacie Fagerstrom, Ewie Bilan-Stoch, Elżbiecie Wojkowskiej, Urszuli Śledź, Agnieszce Rybickiej, Elżbiecie Stanisławskiej, Aleksandrze Demowicz, Annie Macudzie, Izabeli Jankowskiej, pani Krystynie oraz pani Joannie. Dziękujemy również za wsparcie panu Stanisławowi Lesiukowi i Radosławowi Orłowskiemu. Dziękujemy za wasze wsparcie i za to, że jesteście.